to szczęście, że byłem pierwszym dzieckiem, które się urodziło ze związku małżeńskiego, który niejako połączył i pobłogosławił późniejszy Ojciec Święty. Byłem pierwszym jego, podobno ulubionym, chrześniakiem. Tak do mnie mówił przy każdej okazji, jak się spotykaliśmy. Nie był moim ojcem chrzestnym. Ochrzcił mnie. Tak jak ochrzcił mojego brata, moją siostrę i wszystkie, albo co najmniej większość dzieci z tych związków małżeńskich, które udzielił rodzicom ślubu w 1953 roku. O mały włos nie udzielił mnie ślubu, ale na moje szczęście albo nieszczęście jestem szczęśliwy w małżeństwie po tylu latach, ale zaplanowaliśmy sobie ten ślub na 1978 rok. To był rok wyjątkowo bogaty w wydarzenia i jedyna, nie byłoby i tak tego ślubu, bo Karol Wojtyła został papieżem. Niemniej jednak myśmy się umawiali już na spotkanie, bo papież chciał, późniejszy papież chciał udzielać ślubu wszystkim. A wracam do tego, że jestem szczęściarzem. Ja byłem pierwszym dzieckiem, w związku z tym byłem najstarszy i mogłem brać udział w wyjazdach turystycznych, takich już bardziej rodzinnych. Szczególnie zapadł mi w pamięć wyjazd w Bieszczady, który to wyjazd został zorganizowany w 10. rocznicę pierwszego wyjazdu w Bieszczady, tej grupy. Pamiętam, że Ojciec Święty nosił mnie na ramiona. Był postawnym, wysokim mężczyzną. Chodziliśmy po tych bieszczadzkich łąkach i tych krzaczkach, a ja byłem wysoko, żeby coś widzieć. Jedyny problem, który pamiętam do dziś, to taki, że ja mam lęk wysokości. Utrzymywali moi rodzice korespondencję z Ojcem Świętym. Ta korespondencja w części swojej ocalała. Jest to dosyć pokaźny zbiór listów osobistych albo mniej osobistych, bardziej nawiązujących do wiary. Niemniej jednak jest to wspaniała pamiątka. Zaczynają się te listy od 1953 roku. Zakończyły się w zasadzie na liście, który Ojciec Święty przysłał po śmierci mojego ojca. Mój tata zmarł podczas pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do Polski w 1979 roku. Budował dla Ojca Świętego samochód. To pierwsze papamobile zbudowane na podwoziu Stara 66 było dziełem mojego ojca. Pracował nad tym wozem 3 tygodnie i już z fabryki dzień i noc. Z fabryki wywieziono go do szpitala z kolejnym zawałem i już z tego szpitala nie wyszedł. Miałem wielokrotnie okazję, bo i we Włocławku jako wicewojewoda też miałem ten zaszczyt witać Ojca Świętego podczas pielgrzymki, która do Włocławka dotarła. Wielokrotnie rozmawialiśmy w domu. Zawsze była to rozmowa o wujku, czy o kimś bardzo bliskim, kto zawsze był obecny w naszym życiu. I o dziwo, tak jak mówię, z tych wspomnień, które przeczytałem, wynika, że ten wujek był obecny w życiu kilkuset osób. Wszyscy byli traktowani bardzo ciepło, bardzo miło. I droga życiowa wszystkich tych ludzi została naznaczona przez tego człowieka w taki sposób, że tak po ludzku, gdyby powiedzieć, co z tych ludzi wyrosło, których on wychował, trzeba powiedzieć, że nie spotkałem się z żadnym przypadkiem, żeby ktoś podupadł, że tak powiem, moralnie, czy doprowadził swoje życie do jakiegoś nieszczęścia. To byli i są jeszcze, żyją ci ludzie, niektórzy. Wspaniali ludzie, wspaniali patrioci, wspaniali Polacy. W momencie, kiedy Ojciec Święty został, kardynał Wojtyła został wybrany papieżem, wielu ludzi z tego środowiska powiedziało, to straciliśmy naszego wujka już bezpowrotnie, bo jak? Polska od Rzymu daleko. To były czasy, kiedy jeszcze żelazna kurtyna była. Więc zrobiło się bardzo smutno i przykro wszystkim. I pisząc do Ojca Świętego życzenia i wysyłając jakiś telegram,
Ktoś z tych ludzi napisał, no straciliśmy wujka. I wyobraźcie sobie Państwo, że człowiek, który 16 października został wybrany, 20 października własnoręcznie pisze do tych wszystkich ludzi i prosi, żeby ten list dotarł do każdego. Pisze bardzo niewyraźnie, jak widać. Ale pisze, że wśród różnych telegramów, jakie przyszły do Rzymu, był też telegram, że straciliśmy wujka. I tu jest oświadczenie, że nic się nie wydarzyło, że wszystkie znajomości i wszystkie kontakty, jak były, tak będą. I wujek apeluje, że nasza głowa w tym, żebyśmy się jak najczęściej spotykali i utrzymywali kontakt. 4 dni po wyborze. Przecież miał tam rzeczy na głowie miliony. Wszystkich poinformował, że nic się nie zmieni i faktycznie nic się nie zmienił. Każdorazowa wizyta w Polsce to było duże spotkanie ze wszystkimi, którzy chcieli tam dojechać. Nie było żadnego problemu, żeby się spotkać jadąc do Włoch. Wystarczyło tylko uprzedzić. Ten kontakt był zawsze od początku do końca. Ci, którzy mieli siły i zdrowie, jak pojechali, zawsze się spotkali. Były to spotkania nie głowy kościoła i jakiegoś tam turysty z Polski, tylko to były spotkania przyjaciół. Zawsze tak to wyglądało. Ja nie miałem szczęścia, dlatego że jak już wystałem tą wizę włoską w Warszawie, 2 dni mi to zajęło. To był zamach. I myśmy pojechali, bo liczyliśmy na to, że się zdarzy jakiś cud. Dotarliśmy tylko do końca Austrii, bo dalej już po pierwsze nie było sensu, a po drugie zabrakło nam pieniędzy. Pojechałem z moją żoną. Niemniej jednak, jak papież był w Polsce, to mogliśmy się spotkać. Kiedy Ojciec Święty umierał, ja byłem, tak jak mówię, pół roku po śmierci mamy. Poczułem, że zostałem już wtedy sam jak palec. Bo poza żoną, rodzeństwem straciliśmy człowieka, do którego zawsze można się było odwołać, zapytać o radę i dostać tą radę, i dostać wsparcie. Że to był ogromny ból. Ale ja kiedyś powiedziałem, że do dzisiaj odczuwam obecność Ojca Świętego. Taką fizyczną, namacalną. Zawsze jak mam kłopoty, staram się z Nim porozmawiać. I rozmawiałem, prosiłem, błagałem i odczuwałem naprawdę fizyczną obecność tego człowieka przy sobie. Nie mówię o snach, nie mówię o jakichś imaginacjach, które mi do głowy wtedy przychodziły, ale to było tak, jakby przyszedł, pogłaskał po głowie, bo lubił pogłaskać człowieka po głowie. I powiedział, nie martw się, jakoś sobie z tym wszystkim poradzisz. I zawsze, kiedy prosiłem o to wsparcie, to udzielała mi ta wspaniała, wielka siła z zaświatów, mi udzielała tego wsparcia. To mogę sam osobiście potwierdzić. Ja wiem, że to jest metafizyka, że to jest dla religii, wiary. Niektórzy będą się śmiali, że jestem egzaltowany. Nie jestem. Teraz, kiedy Ojciec Święty zostanie wyniesiony na ołtarze, będzie, myślę, wszystkim łatwiej. Bo będą mieli gdzie się zwrócić. Tak do tej pory, myślę, nie wszyscy wiedzieli, że był to człowiek święty i można z nim rozmawiać, chociaż go nie ma.